Witam Państwa 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tej nocy Ukraina odrzuciła ultimatum postawione przez rosyjskiego agresora. Poddanie się nie jest opcją, oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Zapraszam na program. W sobotę 19 marca o godzinie 6 rano zmarła Maria Przewindowska, była kierowniczka domu dziennego pobytu Magda Maria w Opolu i założycielka chóru Kamerton. Od 1991 roku Maria Przewindowska kierowała domem dziennego pobytu w Opolu, przez który przewinęło się ponad 2000 seniorów. Była założycielką zespołów wokalnych takich jak Sokoły, Bagatela i Opolanie, a także grup tanecznych Ale Baby i Fart. Od 15 lat kierowała zespołem Kamerton, którego twórczość znana była również poza granicami kraju. Zespół występował z koncertami w Poczdamie, podczas obchodów 15-lecia Zjednoczenia Niemiec i w Iwano-Frankiwsku podczas obchodów 15-lecia Wolnej Ukrainy. Dał ponad 301 koncertów, a za swoją twórczość został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Opola w dziedzinie kultury. Kamerton jest też wielokrotnym laureatem festiwali chórów i zespołów wokalnych. Maria Przewindowska od wielu lat była dyrektorem Biura Towarzystwa Przyjaciół Opola. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się już trzecie spotkanie mam i dzieci z Ukrainy, które uciekły w wyniku agresji wojsk rosyjskich. W murach biblioteki uchodźcy z Ukrainy mają możliwość spotkania i integracji z mieszkańcami Opola, jak również zapomnienia na chwilę o wojnie, która pustoszy ich kraj. Pierwsze spotkanie było bardzo ciężkie, bo po prostu nikt nie wiedział, jak z nimi rozmawiać, jak do nich podejść. Każda historia na tej sali była to osobna historia i teraz już przy trzecim spotkaniu my widzimy, że dzieci już zaczynają rozmawiać jeden z drugim, bawią się wspólnie, mogą siebie za rączki dotknąć w trakcie jakiejś gry. Co tydzień robimy różne warsztaty, na przykład dzisiaj dzieci robią kwiaty przyjaźni polsko-ukraińskiej, za tydzień będą robili z bibuły też różnego rodzaju i to zgłaszają się osoby, które przyjeżdżają, wolontariuszy, które chcą z tymi dziećmi współpracować i tak chcemy, żeby co sobotę to było takie spotkanie. Okazuje się, że Opolanie, jak również mieszkańcy Opolszczyzny są skłonni do niesienia pomocy swoim wschodnim sąsiadom, wyrażając wrażliwość poprzez niesienie pomocy materialnej, jak również wspierając duchowo. Pomysł wziął się z naszych doświadczeń wcześniejszych, ponieważ my też w sobotę organizujemy taką sobotę z mamą i tatą, właśnie dla taką integrującą całą rodzinę i to już robimy wiele lat, więc pomyślałyśmy, że spróbujemy także dla tych osób, które właśnie teraz przyjeżdżają do nas, no i szukają i poznają Opole i instytucje, ale mogą tutaj spędzić też miło czas. Inicjatywa taka jak ta na pewno pomoże przybyłym uchodźcom przetrwać ciężkie chwile i zintegrować się ze społecznością Opola i Opolszczyzny. Od 16 marca uchodźcy ukraińscy mogą starać się o nadanie numeru PESEL. W opolskim ratuszu wyodrębniono stanowiska, przy których można załatwić tę sprawę. Przed opolskim ratuszem od bardzo wczesnych godzin porannych ustawia się kolejka Ukraińców chcących uzyskać numer PESEL. Ludzie stoją od 12 nocy i tworzą żywe kolejki. Wcześniej ja dzisiaj byłam z kuzynką i z córkami, żeby im pomóc, bo oni nie znają oczywiście polskiego, też uciekają od wojny i no się niestety nie udało zapisać, dzieciaki zmarzli. No i chciałam po prostu apelować do urzędu, może jest jakaś możliwość, na przykład każdy, kto przekroczył granicę, dostał takiego SMS-a, już pokazuję,
takiego SMS-a, o którym jest napisane, tłumacząc z języka ukraińskiego w polski, że trwa procedura otrzymania PESEL, nie śpiesz się, może masz kilka tygodni. Czy stojący w kolejce powinni obawiać się, że ich sprawa nie zostanie załatwiona? System skonstruowany jest w ten sposób, że osoby, które stoją w kolejce przed godziną 8, dostają od wolontariuszy, od pracowników urzędu numerki od numeru 1 do numeru 100. My w ciągu dnia jesteśmy w stanie obsłużyć około 100 osób przy tych stanowiskach, które mamy na ten moment. Kolejne stanowiska oczywiście będziemy również uruchamiać. Mamy dwa stanowiska, trzecie stanowisko będzie w najbliższych dniach uruchomione. I te osoby, które mają numerki od 1 do 50, są poinformowane, że do godziny 13:30 będą obsłużone. Natomiast osoby, które mają numerki od 51 do 100, proszone są o to, aby przyszły po godzinie 13:30. Procedura przygotowania dokumentów w celu nadania numeru PESEL nie jest skomplikowana, ale wymaga dużej staranności. Około 20 minut trwa obsłużenie takiej jednej osoby. Oczywiście, kiedy dzieci są młodsze, mają do 12 lat, ta procedura jest nieco szybsza. My nie dajemy tych numerków na przykład całej rodzinie, tylko poszczególnym osobom. Jeśli przychodzi mama z dwójką dzieci, to każdy członek rodziny dostaje swój osobny numerek, bo mniej więcej tyle samo czasu trwa, czy to dziecko ma 12 lat, czy 18, czy to jest osoba dorosła, czy senior, to te osoby mają zapewnioną tą pomoc i to, ten czas realizacji tego numeru PESEL nieco trwa. Pracownicy urzędu stojącym w kolejce zapewniają ciepłe napoje, a dla dzieci przygotowane są kąciki z zabawkami. Jak zapewnia rzecznik prasowy opolskiego ratusza, każda osoba, która zgłosi się do urzędu, zostanie na pewno przyjęta. Szanowni Państwo, jeśli nas słuchacie, bardzo prosimy, jeśli macie już ten numerek, to wiecie, że jesteście na pewno tego dnia obsłużeni. Jeśli na końcu kolejki widzicie, że już ma osoba numer 100, poczekajcie, proszę, przyjdźcie następnego dnia. Nie trzeba przychodzić wcale o godzinie 6 rano, wystarczy przyjść przed godziną 8 i na pewno wszyscy, którzy będą obsłużeni, którzy chcą być obsłużeni, będą obsłużeni. Przybywające stale nowe grupy uchodźców z Ukrainy powodują, że kolejka przed opolskim ratuszem nie będzie się szybko zmniejszała. Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość, aby załatwić sprawę. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, oprócz świadczenia usług dla mieszkańców Opola, jest również zaangażowany w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Tutaj całe spektrum pomocy, którą oferujemy, począwszy od udzielenia schronienia, poprzez wyżywienie, poprzez wsparcie psychologiczne, to wszystko, co na początku nawet nie było opisane ustawą, już robiliśmy, a teraz mamy do dyspozycji już ustawę i cały katalog świadczeń tych, które przynależą się obywatelom Polski, więc świadczenia pieniężne, świadczenia opiekuńcze, posiłki w szkole. Prócz tego jeszcze nasi partnerzy, którzy pracują w innych jednostkach miasta, świadczenia rodzinne, świadczenia pod nazwą kapitał opiekuńczy. To wszystko, co się pojawi, no naprawdę wspomoże rodziny w takim momencie kryzysu i te potrzeby takiego pierwszego wsparcia, w tym pierwszym starcie w jakieś nowe życie, nową jakość. Oni też wszyscy liczą na to, że to potrwa tydzień, dwa, może miesiąc, może dwa, ale no, nie wiadomo jak długo, a przecież muszą przywyknąć do jakiejś innej jakości tutaj u nas i my to im zapewniamy. Porozumienie Razem dla Edukacji. 17 marca w Uniwersytecie Opolskim 16 instytucji publicznych podpisało list intencyjny, który scementuje współpracę tych instytucji dla edukacji. 16 sygnatariuszy listu postanowiło zainicjować działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia. Pomysł wyszedł od pana dyrektora Frontza. To jest efekt współpracy, jaką prowadzimy z Opolskim Oddziałem Narodowego Banku Polskiego, głównie z dwoma wydziałami, z Wydziałem Ekonomicznym, z Wydziałem Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. Różne konferencje naukowe, eventy, spotkania skłoniły nas do sformułowania trochę innej platformy współpracy i sprzedania tego, co robiliśmy w okresie pandemicznym ze światem nauki i przeniesienie to na świat edukacji. Zadaniem oferty edukacyjno-wychowawczej jest aktywizacja uczniów do współuczestnictwa w różnych formach kształcenia. Rola Państwowej Straży Pożarnej w tym projekcie uważam, że będzie bardzo istotna, ponieważ tym projektem chcemy zwrócić uwagę
wśród młodzieży, studentów, na profilaktykę ochrony przeciwpożarowej, na system kształcenia ochrony przeciwpożarowej, a tym samym zdobywania nowych, chętnych funkcjonariuszy w naszych strukturach. Zajęcia mają służyć kształtowaniu nawyków dobrego i odpowiedzialnego spędzania czasu wolnego oraz przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że to wpłynie pozytywnie na dalszą realizację, jeżeli chodzi o edukację młodzieży i dzieci. Z uwagi na to, że tych projektów w województwie opolskim jest bardzo, bardzo dużo, ponad kilkadziesiąt. W związku z tym taka koordynacja jest niezbędna, żeby po prostu trafiać programami, które są odpowiednio dostosowane do odpowiednich grup. Inicjatywa obejmuje swoim zasięgiem ponad 10 tysięcy uczniów z całej Opolszczyzny i jest kontynuacją zainicjowanego wcześniej programu stworzonego pod patronatem rektora Uniwersytetu Opolskiego. To wszystko w dzisiejszych informacjach. Zapraszam na dalszą część programu, a w nim rozmowa z prezydentem Opola, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak, fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego poświęcone partnerskiemu miastu Iwano-Frankiwsk na Ukrainie, a także aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem Andrzeja Czyczyły. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. Witam, panie prezydencie. Dzień dobry, witam. Dobry. Jak radzi sobie samorząd Opola z napływem uchodźców z Ukrainy? Obserwując sytuację na dworcu głównym w Opolu i porównując ją z sytuacją w Krakowie, Warszawie czy Poznaniu, to odnosi się wrażenie, że takiego wielkiego problemu nie ma. Znaczy, uchodźców jest mniej. Oni głównie kierują się do takich dużych miast i wielu z nich zdecyduje się pozostać w tych miastach, które są bliżej granicy, bo liczą na szybki powrót do domu, o tym myślą. Stąd rzeczywiście Opole nie jest miejscem, które wyróżniałoby się pod kątem liczby osób, które tu docierają. Docierają głównie ci uchodźcy, którzy mają tu rodziny bądź znajomych. Mhm. Oczywiście jest też grono takich, którzy po prostu przyjechali tutaj, licząc na to, że tą pomoc otrzymają. Stąd myślę, że ponad 1000 osób jest o takim statusie uchodźcy w tej chwili w Opolu. W ośrodkach prowadzonych przez Politechnikę, przez Uniwersytet czy przez miasto myślę, że jest około 700-800 osób. Natomiast reszta gdzieś w mieszkaniach prywatnych, bo i taka forma pobytu jest w tej chwili możliwa. Czy samorząd ma plan przyszłościowy? Bo wie pan, jak długo można mieszkać w akademiku i chodzić po wyżywienie do Turawy Park, gdzie można dary otrzymać. Bo przecież po tym ogarnięciu się 2-3 tygodnie i ci ludzie będą chcieli jakoś ułożyć sobie życie na nowo. No, trzeba po prostu uczciwie powiedzieć, że takiego planu nie ma i to nie jest plan samorządu, tylko to powinien być plan rządu. To jest jakby kłopot, że rzeczywiście rząd wykorzystał ten impuls, ruch serca, dobry ruch serca, tą wrażliwość Polaków. W związku z tym rząd nie musiał się zajmować tym, jak zająć się tymi, którzy przybywają do Polski. Głównie robiły to samorządy i robili to po prostu obywatele polscy. Natomiast oczywiście wszystko ma to charakter tymczasowy. Ja się zgadzam z panem, że nie można przebywać dłużej niż parę tygodni, nie wiem ile zresztą w takich tymczasowych warunkach, więc rząd powinien mieć plan na to, co zrobić, jak ten czas będzie mijał. I być może ten plan w głowach rządu się rodzi. Ja o tym nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o Opole samo, to ta infrastruktura miasta została przede wszystkim wykorzystana w akademikach i w bursach. Stąd te warunki pobytu uchodźców są znacznie lepsze, czy lepsze po prostu. A kwestie jedzenia również załatwiamy poprzez dowożenie posiłków i inne podobne zadania. Choć oczywiście takie spontaniczne punkty jak praktiker, to zaangażowanie ludzi, to są dowody wielkiego serca, ogromnego zaangażowania i należy im przyklasnąć i cieszę się, że w ten sposób się spełniają. Wypadałoby zadać pytanie, co się ze studentami stało w takim razie? Rozumiem, że to jest zdalna nauka. Studentów jest mniej w Opolu w tej chwili, bo to też zmienia się nasza rzeczywistość jako miasta akademickiego. Demografia robi swoje, to myślę jedno. A drugie też, że sporo ze studentów opolskich uczelni to są studenci, którzy pochodzą z Ukrainy. Więc oni też ściągają do tych akademików swoje rodziny, swoich znajomych. No tak.
więc być może nawet się gnieżdżą gdzieś w mniejszych albo na tych waletują na tych wolnych łóżkach opuszczonych przez dotychczasowych studentów z Polski. Więc tak jak mówię, to są warunki lepsze, natomiast docelowo rząd powinien mieć plan, co zrobić, i rząd mówił w pewnym momencie, że jest dumny z tego, że nie ma obozów dla uchodźców, ale trudno sobie wyobrazić, żeby na dłuższą metę to działało w inny sposób. A kto finansuje nawet tę tymczasowość, panie prezydencie? Bo rozpoczyna się składanie wniosków. Tak. Ci Opolanie, którzy przyjęli pod swój dach Ukraińców, będą otrzymywali świadczenia pieniężne. Kto to finansuje? No, na razie robi to miasto. Robi z to Politechnika i Uniwersytet. Tak, chociaż oczywiście mamy przyobiecane od wojewody. Wierzymy, że dostaniemy zwrot tych kosztów, bo takie zapewnienia dostawaliśmy, że zresztą nawet jest to wpisane w specustawę, która w tej chwili funkcjonuje, że ten zwrot kosztów nastąpi, chociaż oczywiście stawka, którą zaproponowano w pierwszej chwili, jest stawką, która budzi wątpliwości, czy ona jest taka możliwa do wypełnienia, bo mówimy o 40 zł za pobyt osoby w jakimś miejscu, włącznie z wyżywieniem, całodobowym wyżywieniem. Więc jest to stawka, wydaje się, za mała, tym bardziej, że za na przykład zrobienie zdjęcia do dokumentu, który będzie wydawany przez miasto czy IPSL-u, rząd wyznaczył stawkę 35 zł, więc można te rzeczy, można te rzeczy porównać. Mam nadzieję, że to się zmieni. Miasto chce pomagać, tak jak samorządy, w całej Polsce i to robimy. I robimy to nie tylko poprzez to, że zapewniamy dach nad głową, ale przecież po stronie miasta jest prowadzenie całego punktu wsparcia, który działa przy ulicy Krakowskiej, w którym pracują wolontariusze, już w tej chwili zatrudnieni na umowach, którzy tłumaczą na język ukraiński, którzy organizowali pomoc, wozili również dary na granicę. Można tam też otrzymać pomoc, która teraz wynika ze specustawy. Serdecznie zapraszam. PSL, dodatki różne społeczne, które są w ustawie wymienione. To wszystko w tej chwili będzie załatwiało się w mieście i takie punkty już funkcjonują. Od wczoraj 200 osób w Opolu już otrzymało taki numer PESEL. Właśnie, znaczy byliśmy tam z kamerą, widzieliśmy, czy musi być taki, powiedziałbym, no delikatnie mówiąc, bałaganik? Nie, bałaganik może nie, natomiast rzeczywiście jest zbyt mało zestawów do obsługi tych osób, ale to wynika no po prostu z tego, że chodzi o przyrządowanie, tak? Tak, o przyrządowanie, że tyle otrzymaliśmy, bo miasto prowadzi swoją działalność na co dzień związaną z wydawaniem dowodów osobistych. Mhm. Są pracownicy Wydziału Obywatelskiego, którzy obsługują tych, którzy przychodzą. Natomiast w tym wypadku jest to nieco inna procedura, bo trzeba zrobić też zdjęcie na miejscu, trzeba tłumaczyć dokumenty, pobrać odcisk palców, co w normalnej procedurze nie ma miejsca, więc to wszystko wydłuża czas obsługi, a ponadto dostęp do baz danych, tak to nazwę, do oprogramowania, musi być zapewniony w konkretnych miejscach, czyli w ratuszu. No tak. Nie możemy tego wynieść poza. I musi być to dostęp właśnie na sprzęcie stacjonarnym w tej chwili. Te mobilne zestawy rząd dopiero zakupił. One dopiero będą jeździć po samorządach w Polsce. Stąd początek jest taki jest, ale ze strony urzędu widziałem miasta wiele starań o to, żeby ludzie mieli dobre warunki. Są ustawione krzesła, są robione kawy, herbaty, napoje, kącik dla dzieci. Nie jest to idealne, ale tak jak mówię, no, na tą chwilę, na te możliwości, myślę, że postaraliśmy się zadbać o to, żeby było w miarę dobrze. Chyba też wypadałoby zaapelować do Ukraińców, żeby nie robili tego ścisku tłoku, bo tam jest wyznaczona godzina, przyjść o określonej godzinie i można sprawę załatwić. To na koniec tej części, panie prezydencie, chciałem zapytać, wie pan już, o ile zwiększy się liczba mieszkańców Opola? Czy jeszcze nie? Zobaczymy. Znaczy, liczba osób, które tu przybywają, jest liczbą, która jest płynna, dlatego że sporo osób też traktuje Opole jako takie miejsce przesiadkowe. Czyli ten pierwszy napływ osób często był po prostu takim wytchnieniowym postojem, zanim jechało się dalej do rodziny albo jechało się na zachód. Zresztą wczoraj z Opola, co ciekawe, wyjechał autobus do Holandii, 70 prawie uchodźców. Zdecydowało się z Opola przejechać do Holandii, do miejscowości, które wcześniej przywiozły do Opola, dostarczyły dary dla tych uchodźców, co też jest piękne i spontaniczne, bo nie wiadomo skąd nagle przyjechała grupa Holendrów zapakowanym tirem, a po tygodniu przyjechała trzema kolejnymi tirami i jeszcze zadeklarowała, że może objąć opiekę nad częścią uchodźców, którzy będą chcieli się zdecydować wyjechać razem z nimi do Holandii. Więc jest to cały czas taka płynna, dynamiczna rzecz. Bardzo dziękuję. To była pierwsza część rozmowy z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim. Na drugą część zapraszam jutro o godzinie 18. A zatem do zobaczenia i usłyszenia.
Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Wojna w Ukrainie sprawia, że nasz fotoreporter wraca we wspomnieniach do czasów, kiedy piękno zabytków można było podziwiać bez obaw, że za chwilę rozlegnie się alarm bombowy. Oto Stanisławów. Od 9 listopada 1962 roku Iwano-Frankiwsk. Miasto w zachodniej Ukrainie, na przedgórzu Karpat. Tak 28 lat temu prezentowały się główne ulice miasta, ośrodka przemysłu maszynowego z trzema wyższymi uczelniami i licznymi zabytkami. Spacer rozpoczynamy w okolicach miejscowego ratusza. W sąsiedztwie obiekty sakralne. Większość wierzących to grekokatolicy. Są też wyznawcy Kościoła katolickiego. Mimo że w Iwano-Frankiwsku dominuje przemysł, to jednak w krajobrazie miasta nie brakuje zieleni. Na razie jest ona mało soczysta, ale to jest dopiero początek wiosennej pogody. A oto znana nam postać. Pomnik Adama Mickiewicza, dłuta polskiego rzeźbiarza Tadeusza Błotnickiego. W czasie II wojny światowej pomnik ukryto przed Niemcami w obawie przed jego przetopieniem. Takich tablic upamiętniających obecność w mieście znanych pisarzy, twórców kultury spotkać można na frontonach wielu kamieniczek. A to już rynek z okalającymi go sklepami, zakładami usługowymi. Iwano-Frankiwsk to także ośrodek rzemiosła skórzano-obuwniczego i meblarskiego. Dodajmy, że to także partnerskie miasto Opola. Mało ludzi na skwerach, deptakach. Nikt się nie śpieszy. Na zdjęciach dominuje wiosenny spokój 28 lat temu. I tego spokoju i słonecznych dni życzymy całej Ukrainie na kolejne, następne lata. W wyścigu szczurów na mecie już czekają koty.